Świat zaczął płakać, bo Ens przegrało. Fakty, ale świat też zaczął się cieszyć, bo znaliśmy miejsce parkingowe przy spodku. No, ale to jest prawda. Wiecie w ogóle, jak ciężko było? Dosłownie, teraz jeździliśmy i przez ostatnie 30 minut staraliśmy się w ogóle znaleźć miejscówę. Pogoda jest totalnie do dupy, ale witam. Dawno na kanale CS-owym nic nie było, więc możecie napisać, czy byliście na IEM-ie, czy kibicowaliście. A my tymczasem idziemy po akredytację sobie. Akry odebrane w sumie. Piękne zdjęcia mamy, pewnie przez to, że sami je sobie wybieraliśmy. Były wszystkie robione tam na miejscu. W ogóle to jest mega zajebiste. Tak samo ostatnio jak dowód osobisty. Znaczy nie, prawo jazdy jak zacząłem robić, to tam też można było w urzędzie sobie dupnąć fotę, więc to jest zajebista opcja. Ale dobrze, że tym razem akurat udało się wysłać swoje. Patrzcie, widzicie? Cosplayerki robią sobie zdjęcia z żonetką. Nie każdy ma w dupie. Dobrze. Na bok sobie poszedłem, odwróciłem się plecami i zaraz będziemy sobie wchodzić na strefę ogólną, na której są wszyscy wystawcy i tak dalej. Ciekawostka, ja generalnie zawsze bardzo lubiłem właśnie tą strefę wystawców, bo pierwszy raz jak właśnie byłem na IEM-ie, to dosłownie spędziłem w niej większość swojego czasu, nie? Cóż mogę powiedzieć, wbijamy sobie, Żanetka za mną ze streamem i zobaczymy, jakie są strefy w tym roku oraz czy są jacyś nasi cudowni, piękni, niesamowici znajomi. Tutaj mamy Nintendo, a tak se wygląda normalnie. Tutaj se grają w jakieś gierki fajne, nawet nie wiem, co to jest. Tutaj ludzie kupują jakieś ubrania. Ty, normalnie, koszulkę sportową, spoconą. Trochę jak jakiś taki TK Maxik, tylko że możesz sobie kupić koszulkę z T-Mobile i z logiem Mercedesa. Mega. Dalej ze stref mamy Bar Moxie. Ej, to jest z Borderlands coś. Tutaj widzicie? Normalnie napis taki o. Dobra, w środku to wygląda mniej więcej tak. Mamy taki bar, proszę bardzo. Ej, normalnie darty tutaj mają. I se ludzie tutaj siedzą normalnie, driny jakieś piją i grają w Borderlandsy. To jest chyba trójeczka, albo dwójeczka. Ej, ale zajebiście to wygląda, tak szczerze. Mamy tutaj bar normalnie, są te Valentine'sy z kolaboracji. Tutaj mamy psychola. Ej, zajebiście to zrobili akurat. Jedna z lepszych rzeczy na IEM-ie, jak mam być szczery. Do tej pory nie widziałem tego typu atrakcji, a tutaj mega zajebiście klimatycznie to chłopaki zrobili. I tutaj mamy Intelka, normalnie. Chłopaki sobie tutaj grają w jakieś arcade'owy, jakieś kompy zajebiste. Ty. Ej, ale zajebiste te kompy. Ej, ale zajebiste. No to jest akurat zajebiste. Ładne kompy tutaj mają. Też bym taki chciał, może ktoś mi kiedyś da. Generalnie co do całej strefy Intela, jest dosyć spora. Powiem szczerze, że zajmuje, no w chuj, nie wiem ile tutaj może być metrów, ale wydaje mi się, że jest giga dużo. Tutaj jest strefa jakaś white market. Ciekawe, czym handlują. Nie wydaje mi się, że czymś legalnym. Ej, to jest normalnie, kurwa, kostkę se do CS-a można kupić. Normalnie se podchodzisz, skanujesz i prawdopodobnie możesz sobie jakiegoś albo trade'a, albo coś zrobić. Ej, to jest zajebiście przekminione, nie? Można by było sobie na przykład jakąś kostkę tutaj popierdzielić, albo jakieś rękawiczki. Mega dobrze ktoś przekminił tą strefę. Tutaj mamy normalnie Katowice, nie wiem, tak o, to wygląda mniej więcej. Tutaj normalnie piwo se piją i po pijaku jeżdżą. No, mega, mega miasto Katowice robicie, że normalnie chłop tutaj siedzi i po pijaku jeździ, po piwie. O, proszę bardzo. Tutaj jakiś dym jest, chłop jakiś na dupca tutaj na perkusji i normalnie ludzie tu stoją i się patrzą, obserwują, ale fajnie to wygląda, nie będę tutaj mówił, że nie. Tutaj chyba wystawa z monitorkami, maluszki takie, szczerze, maluszki. Tutaj mamy Omen Hyper Ekes i se grają normalnie w League of Legends. Siema, witam. Coś tutaj jest jeszcze ciekawego? Nic w sumie, bo grają w Lola, więc tak na dobrą sprawę nic ciekawego. Panowie, po co tutaj przyjechaliście? Wywiady no, przeprowadzam dzisiaj. Po co przyjechaliśmy? No, pooglądać stanowiska. Tak? Ciekawego jest, czy nie? No dużo ciekawych rzeczy. Na przykład turniej Brawl Stars. O, to jest najciekawsze. To jest no. Tutaj przyjechaliście dla turnieju Brawl Stars. Tak. Dobra, zajebiście, tego właśnie potrzebowałem. Dziękuję bardzo. A wy panowie, po co przyjechaliście tutaj? Ja zobaczyć ciebie i różnych innych twórców. Skąd wiedziałeś, że tutaj będę? Na relacji potem. Rzeczywiście. I dla no? Turnieju Brawl Stars. O, dla turnieju Brawl Stars. Wy też dla turnieju Brawl Stars? A, to najciekawsze jest tutaj, nie? Nie, no jak to po co? Dla CS-a. Jak na CS-a? Nie na Brawl Stars? No nie, dla CS-a. Możesz. Pozdrawiam mamę i całą 7A z szkoły numer 54. Dobrze, dziękuję pięknie. Ja ogólnie chciałem ci dać prezencik. Jaki prezent? T-Game Pass. Wow. Z tego powodu, że ja nie mam komputera, mam PlayStation, no. To mi się nie przyda i to jest dlatego, że często mi umilasz czas oglądając twoje odcinki. Dzięki stary. A skąd to ukradłeś? Nie ukradłem, zdobyłem od Beziego na jednym z właśnie Game Passów. Dziękuję ci pięknie w takim razie. O, dziękuję. Dobra, dostałem informację, że Bezi jest gdzieś tutaj. Muszę go pocałować. Ej, dobra, widzę go.
Siema Stasiu. No to jest akurat trochę dziwne zachowanie, ale spotuję teraz swoją dziewczynę. Widzę, że z Płocku sobie lata. Nie no, mega. O, witam! Siema. Chodź tutaj, chodź. Ej, co, startujemy w tym? No, ja wczoraj byłem. I wczoraj byłem i trzymam sobie tak 20 coś sekund i Bezi mówi, no jeszcze minutę. Mówię, a to pierdzielę. I puściłem. Tyle? No gościu miał minutę 40 coś, nie? Rekord. Ja p***le. No nic, zobaczymy ile będzie i zobaczymy ile, może nas wezmą. Dobra, no i będziemy podnosić teraz normalnie komputer. Są jakieś rzeczy darmowe do zgarnięcia? Trzeba. No i zapraszam, Siemane, witam, dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam. Ja jak zapisuję? Dobrze jest, jak widzę ciebie, to oczywiście jest cudownie. Ja tak samo, całe szczęście piłku już dostałem, nie stoję przy nim. Nie będzie tym razem regulowane. Jak się czujesz, stary, nie? Ja się czuję, że jest ciężkie. Chłopaki są spompowani, mi się wydaje. Oni na pompie teraz. Porda. Co oni robią na wrażenie? Czy uważasz, że mogą się pobić? Ale wyzywa. Zapraszam pierwszego zawodnika. Dobra, zobaczymy, ile sekund się uda. Z pokryt gotowości, spróbuj go trzymać. Dostawać jej kończymy 20 sekund. Ajajaj. Ajajaj. Przyznaj się, myślałeś o mnie, dlatego tak się skończyłeś. No właśnie, niestety skupiłem przepływ krwi do innego miejsca trochę. Tak, też mi się zgrawało. No niestety, brawo dla Jerzego. Ajajaj. Dzięki bardzo. Cześć, oczywiście. Kurczę. W takim razie, pierwsze miejsce Węgorz, drugie miejsce Yoshi. Teraz zapasuj kategorii. Ale ogólnie oczywiście mamy naszego zwycięzcę, nowy gladiator. Brawo. Enkoda ci się? Mogę teraz ja spróbować. Dawaj. Dobra, teraz ja. Dobra, bierzemy go. Wy przejmujecie mikrofony jeszcze. Dobrze, słuchajcie, teraz ten człowiek, który wyżywał się na dosłownie każdym. Zobaczymy, ile on będzie podnosił ten komputer potężny. Taki spompowany. Ej, weź napnij bica. Pokaż lewnie. Nie no. Dobra, no po... Dobra, czy jesteś gotowy? 3, 2, 1. Rura! Dobra, uwaga, mamy w takim razie 2 sekundy już, stary. Brawo, bardzo dobrze. Brawo, stary, naprawdę wierzymy w ciebie. 7 sekund, 8. Nie no, stary, powiem ci, że chyba jesteś w formie życia. Nie widziałem, żebyś... O kurde, ale nawet podniósł lekko wyżej. Powiem tak, w każde miejsce, gdzie dotykam bez niego, jest naprawdę mega twardy. Dobrze, uwaga, mamy 20 sekund, czyli no mniej więcej tyle, ile my tutaj. No i słuchaj, dostajesz nagrodę już za 30 sekund, jaka była? Dobrze, w takim razie otrzymujesz mnie. Za 45 sekund będzie Węgorz również w zestawie. Uwaga, za 5, 4, 3, 2, 1. Ale dobra, trzymasz dalej. Kogo byś chciał w takim razie za 60 sekund? Brawo, Arturo. Dobrze, w takim razie za 60 sekund będzie i on. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. No mamy minutę, stop. Dobra, zajebiście, brawo. Brawo, bratku. Dziękuję. Dziękujemy za ten cudowny występ. Idziemy stąd. Normalnie, widzowie, podszedł do mnie ziomeczek z jakiejś firmy, dał mi wizytówkę i powiedział, że na płatną współpracę. Widzicie, tak się robi kontakty właśnie, Czajcie, że gość mi dał wizytówkę z Huzaro i powiedział, że płatną współpracę, żebyśmy dogadali? Bardzo dobrze, bo u nich fotele kosztują 3000 zł. O kur... Tak. Dodatkowo chciałbym poinformować, że X.com ma również dla nas płatną współpracę. Tak. Więc możemy tam zaraz zahaczyć. Dobra, to zależy właśnie, wiesz, zależy, czy ją potwierdzą, to wypipkamy na filmie albo nie. Patrzcie, ziomek tutaj. O, yo! Czekaj, ja pierdzielę, to jesteś ty? Ej, ale zajebiście. Ej, patrz, Bengo, zdjęcie z 2018. Wow! O kurde! Filip! Ale
Ale wyglądałem dziwnie. Czy wyglądam dalej dziwnie, ale... No jak UFO. Nie wiem, przecież. Stare, bo 120 kilo wtedy ważyłem. Witam ponownie. Witam serdecznie, pozdrawiam widzowie. Jest super atmosferka, lecimy sobie na dziewiątkę. My z Filipem mamy dziewiątkę i nie wiadomo, co to jest. Nie ma... Właśnie, to serio nie wiadomo, co to jest. Mamy ogólnie dziewiątkę tutaj napisaną. A pres, wiesz, co to znaczy? No, prasowa. No. Normalnie biorą i cię prasują. Ale pojebane. Dzięki. Ogólnie przechodzimy sobie teraz przez Expo. Będziemy sobie szli na meczyk jakiś fajny. Wsiądziemy sobie, miejmy nadzieję, że wszyscy ze sobą łącznie, bo różnie to bywa. Filipie, kto dzisiaj wygra i dlaczego Face? Dlaczego? No właśnie nie wiem dlaczego. Szkoda, że Ens liczyłem na nich. Szkoda, ale tak czy owak Polak może dźwignąć puchar. Po raz drugi. Tak? W sensie po raz drugi Neo może dźwignąć. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie dźwignął na puchar, bo chce mi się srać. Za dużo schodów. I mnie jest dla grubych ludzi, a jednak jest nas tutaj wielu. Oho, ale dupnięcia teraz. Pojedziemy na strefę, gdzie nie możemy. Dzień dobry. Działamy. Dzień. Witam. Ja jestem rolnikiem jeszcze przy okazji. No normalnie, stary, w tym roku ty mnie wprowadzasz. Oj, taka właśnie wymianka. Ciekawe, kto w przyszłym roku. Zostawcie suba, może będziecie to wy, kto wie. No, zobaczymy. Może podpiszemy umowę. Dobra, ogólnie to tak, to jest taka strefa no, medialna. Tutaj ludzie mają żarcie, picie, biznesowo. Jak przyjemnie, normalnie. Ciasteczka, stary. Ja nie będę jadł ciastka, bo widz mi napisze, że gruba z ciastka je. A ty kawę oczywiście. No nie, to jest... Dzisiaj chyba ósmy raz i to ósma kawa. I jeszcze w domu piłem i będę pić. Ale to jest typical, nie? Więc generalnie tak to mniej więcej widzowie wygląda, tak to się prezentuje. Jak macie strefy medialne, to macie takie kanapy, tu możecie się napić, jeść i tak dalej, nie? To jest spoko akurat właśnie bardzo. Generalnie w tym momencie, jak widzicie, macie We're back in. I teraz będą właśnie chłopaki sobie grać dalej. Jak widzicie, tutaj są monitorki dwa. Można sobie też tutaj oglądać z tej strefy, jak ktoś jest zmęczony albo jest mediem. No to generalnie, no tak to się prezentuje, nie? I tak na dobrą sprawę można sobie tutaj coś obejrzeć. Nie? Ale śmieszne jest to, że nieważne gdzie sobie siądę na spotku, to zawsze jest tak. 20 minut siedzę i nagle ktoś tak. Ej, to ty? Ej, to ja. Ej, to ty? A ja mówię, nie, to nie ja. A oni mówią, nie, no to ty. A ja mówię, no dobra, masz mnie. Dodatkowo, ja wam widzowie coś powiem i przy okazji się zareklamuję, bo mam tu też takie good mood. Tam to widać, też jest taki napis. Good mood. Tak, i ja wczoraj dostałem w ogóle paczkę powitalną, w której miałem parę giftów, bluzę między innymi mogę sobie wziąć ze sklepu za darmo. Ej, spoko w sumie jest bardzo. No, fajna. I patrz, tu mam znaczek Esla, dostałem koszulkę taką retro i dostałem żeton z napisem IM2024. Ej, zajebisty. Który pokażę u siebie na kanale, więc aha, widzicie, podajcie. Na CS-owym. Tak, na CS-owym. Ej, zajebiście. Dodatkowo dostałem jeszcze miesiąc Faceita za darmo i takie karty, co się otwiera piłkarskie, tylko z zawodnikami będzie otwierane. Zajebiste. Chodźmy na StarCrafta, tutaj nikogo nie ma. Illegal. Wczoraj usłyszałem jedną bardzo mądrą rzecz, że StarCraft ma tylu kibiców, ilu jest e-sportowców w tej grze. And a bunker does help you. Spoko. It doesn't last long. Ej, tak szczerze, jest więcej ludzi niż się spodziewałem. Bo też mają puchary normalnie. Dobra, idziemy. No. Ja w ogóle nigdy nie byłem w tej części, nie? Tak totalnie, serio. Nie no, ja tyle lat na IM jeżdżę, a nigdy tu nie byłem. Ile? 175. 175? Najtaniej? A jakieś mniejsze paczki z kartami? Niestety. Jo dupia. A ty dostałeś taką dużą, czy...? Nie, dostałem taką małą, tak jakby te piłkarskie. Nie wiem, tam 5 chyba mam kart. 175 zł. Bo ja myślałem, że po 3 dychy są. Ja sobie może kupię jakiś pakiet dla Beki. No se kup dla Beki. Jakie są pakiety tych kart ogólnie? Mają wartości te karty? To jest ten, nie? Nie, że na biskupie się kupują, to jest Discord na tego. Znaczy tam handlują. Jedna karta może być warta na 500. No bo to masz jak z Pokemonami, nie? Że może ci się trafić jedna jakaś błyszcząca fest. Weźmiesz na niej autograf jeszcze stary i wiesz. Znaczy nie, to już to z autografami w środku. Ale z takimi prawdziwymi czy nadrukowanymi? Nie, nie. A, okej. Okay. A to prawdziwe są? Tak, tak. O kurde. Że możesz mieć, a nie musisz, nie? I pewnie szansa mega mała, nie? No tak, no czasami ludzie kupują 10 i nic nie trafiają. Ja kupiłem jednego boksa i device trafiłem. O, ile cena jego? Sprzedałem za 200. Okej. Okay. Znaczy może być więcej, jak ktoś lubi device'a, danego gracza. Dobra, to ja bym wziął w takim razie tą dużą pakę. Tak? Chcesz sobie wylosować? Wylosować? No, dam ci boksa. Dobra. Coś mi mówi, że...
że to. Nie, bo ta jest trochę, wiesz co, naruszona, to ja czuję, że to jest... Padali autografy po prostu. Tak, 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 to właśnie przez to, że oni wszyscy tak. Kartą? Kartą będzie, no. Jak nic nie trafię, to najwyżej się zapłaczę. No to co, RIP 350 zł? Normalnie, teraz sobie wchodzimy tutaj. O, proszę bardzo. Tam sobie wszyscy siedzą. W sensie tutaj nie, więc... A ja mogę tutaj, czy nie? No, w sensie tu coś się mówi. Aha, dobra, dobra. A jaki numerek tutaj jest? No, bo szóstka. On może? Czyli ja mogę mieć pod trucha i sobie nagra. Tak, dobra. Mega stary. No i zostałem sam właśnie. Ja niestety nie mogę sobie tutaj wejść. Nie mam takiego numerku. Węgorz poszedł nagrać puchar. O, patrzcie jaki ładny puchar, piękny. Fajnie się na niego patrzy z tej góry. Nic, dobra, wychodzimy. Pytaliśmy, czy da się z tym gdzieś wejść. No, nie wejdziesz na płytę. Mi kazali wypierdalać. Nie no, gość mi powiedział, że nie. No, tamten. No, tam. Pojrzał i powiedział tak. Ale niestety, kolega może. Dobra, czekaj, coś po znajomości. No. Przepraszam, stary, nie zauważyłem te dziewiątki, może że jednak. No jakie mogą wchodzić? No bo szóstka i dziewiątka, ja dziewiątki nie założyłem, przepraszam. No to dawaj! Nie ma problemu, no to idziemy. Dzięki bardzo. Przepraszam najmocniej. No i kurwa, let's no i go! Teraz się nie czuję, dobra, tak dobra, jednak jest git. Podchodzimy sobie pod pucharek całkowicie. I tutaj mamy pucharek. Ja pierdziele. Ej, to jest mega zajebiste. Jesteśmy dosłownie tutaj pod, właśnie blisko. To normalnie pod tą sceną, co oni później tu będą wychodzić, nie? Aczkolwiek ta miejscowa ma dużo minusów. Bo na takich małych ekranach trzeba oglądać. Albo na tym dużym. No niestety. Ale czuję się, stary, usatysfakcjonowany tak szczerze teraz. Ja jestem w soku, jak to ładnie wygląda. Z bliska to wygląda mega zajebiście, nie? Dobra, powiem tak. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek pójdę do kolejki po Monstery. A mówię tak, nie no, kolejce stać po picie. Ja chciałem kupić, okazuje się, że się nie da. Więc będziemy stać teraz, jak to na Polaków przystało. Co, dumny jesteś z siebie, że będziesz stał? Raz w życiu, że chciał coś kupić, powiedzieli nie. Stać i czekaj, to zostaniesz za darmo. Przejdź życie.